Aldono, zacznę od takiego pytania, które zawsze się pojawia na naszych spotkaniach, to znaczy, czy kibicujesz w piłkę nożną, a jeśli tak, to jakiej drużynie? Nie kibicuję. Czyli nie muszę pytać, czy Wisła, czy Krakowia, ale to też wiemy, że ten Kraków to teraz tylko dorywczo. Kraków dorywczo, chociaż Kraków jest ważny, ale nie rozróżniam Wisły od Krakowi zupełnie. Czyli dla zainteresowanych piłka nożna dzisiaj nie wchodzi w zakres tematów, ale zapraszamy również do zadawania pytań. Za najlepsze pytania autorka zdecyduje, kto otrzymuje książkę, tomik, Słona mgła. Dla tych trzech najlepszych pytań, które padną w czasie tej rozmowy, dlatego mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. A ja myślę, że zacznę najprościej, jak można. Ja od razu powiem, że ponieważ ja nie uznaję takiego wartościowania, to trzy pierwsze osoby dostają tomiki. Zaraz się rzucą, nie będę mógł zadać pytań, ale dobrze. Dobrze. Aldono, co wydarzyło się w sierpniu? Co się wydarzyło? No, dużo rzeczy, no nie wiem, jakby to jest pytanie takie, że co, że jakby no siadłam i napisałam, no ale nie wiem, czy były jakieś konkretniejszych pytań, bo... Na pewno to, że zatytułowałaś tak tomik, ma jakieś znaczenie. Sierpień jako miesiąc jest bohaterem, a też jest to tom o czymś bardzo konkretnym, dlatego pytam, co wydarzyło się w sierpniu, co wydarzyło się w tym... całym też procesie poetyckim, w tym, co przeżywałaś? Ta książka ma taki tytuł, dlatego że po prostu nie za bardzo... Nadawanie tytułów jest dla mnie taką rzeczą, którą ja robię na końcu raczej. Jest to po prostu dla mnie trudne i też czytam często wiersze, także nie zwracam uwagi na tytuł, więc chciałam, żeby tytuł był raczej możliwie mało znaczący, a zarazem okazał się dosyć znaczący mimo wszystko. Ze względu, właściwie nie tyle ze względu na jakieś takie fakty biograficzne, chociaż mi się akurat początek choroby ojca kojarzy, że to był sierpień, że to były wakacje i rzeczywiście to było to słońce. Ale zarazem też w sumie jest to teraz istotniejsze ze względu na tą tematykę widzenia, jakiejś takiej pełni światła, w której się nie da funkcjonować zupełnie. To jest tam chyba teraz istotniejsze, jeśli chodzi o tą książkę, właśnie taka pełnia słońca, która uniemożliwia widzenie, albo która jest właściwie taką metaforą, powiedzmy, traumy, bardziej niż jakieś biograficzne rzeczy. To też właśnie podkreślano w prezentacji twojej twórczości w nominacji do Silesiusa, że sierpień to czas, kiedy silnie operuje słońce, a równocześnie czas, kiedy zbliża się koniec. To prawda, ale nie chciałabym chyba, żeby ten obraz światła nie służy tak do końca podkreśleniu takiego przemijania po prostu, że mamy, że jakiejś takiej ambiwalencji doświadczenia czasu, w której coś się umiera i coś się rodzi, w której jest niby taka pełnia życia, a zarazem odejście, tylko raczej wolałabym właśnie myśleć o tym takim postrzeganiu w pełnej jasności, które okazuje się takim postrzeganiem czy widzeniem niemożliwym, w którym jakby świat staje się czymś bez życia. To jest jakby coś, co mnie bardziej interesuje, tego typu właśnie, nie wiem, ostrość widzenia niż sama taka tematyka życie, odchodzenie, jakby pełnia, koniec i tak dalej. Żniwa, tak? Zaraz żniwa. To w ogóle nie myślałam o żniwach w ogóle, jakby kiedy myślałam o sierpniu czy o słońcu, raczej właśnie samo światło było ciekawe, sama możliwość widzenia to było coś, co mnie bardziej interesowało. A to światło, które jest tak ostre w sierpniu, które wyostrza, tak jak mówisz, kontury, kształty, to co widać, co ono pozwoliło ci dostrzec? Ono właśnie nie pozwoliło mi nic dostrzec, to znaczy jakby w tym momencie, kiedy ten świat się staje jakiś taki zbyt materialny i zbyt wyrazisty i zbyt konkretny, on się jakby odsensawnia zupełnie, znaczy on jest takim światem czystych przedmiotów, czy jakby widzenia ludzi, który po prostu
jest, w którym ten nie ma żadnego jakiegoś sensu, tak? Nie ma jakiegoś ruchu, nie ma życia. I właśnie temu służy to światło tam i to mnie w nim jakoś interesuje, ale też chodzi o to, że co mi pozwoliło dostrzec, to może to, że ta wyrazistość sama w sobie jest czymś, co może jakoś, jakby to oczywiście zauważyłam już długo po napisaniu, ale że ona się tam jakby przemieszcza w tą formułę jakby baśniową, tak, czy czysto poetycką, tak, to znaczy jakby w poezji czy w baśni mamy też takie, to są takie formy szczególne wyrazistych obrazów dla mnie, czy jakichś właśnie, nie wiem, alegorycznych czy symbolicznych, ale one są jednak dosyć właśnie też wyostrzone, a zarazem jakby są czymś, co ten sens jednak otwiera znowu, tak? Są jakby ten czymś, co wprowadza jakieś nowe życie i co wprowadza też jednak cień, tak? Dlatego, że to już nie jest czysty obraz, tylko jest jakoś rozpisany. Czyli jakby dopuszcza, jakby nagle uwalnia ten obraz w jakichś sensach. I ta wymiana właśnie jakby tego widzenia świata takiego rzeczywistego, codziennego, który się nagle właśnie wypłaszcza i odsensawnia, jakby podchwycenie tej poetyki i przemieszczenie jej, czy zrozumienie, że w poezji jest tak samo, ale zarazem zupełnie na odwrót, tak? Bo tutaj się jednak te sensy jakieś tam rozmywa. Być może otworzą. Rozmywa, no nie rozmywa doświadczenia, ona też się bardzo klaruje, ale w inny sposób, tak? Znaczy w tym sensie, że właśnie jakoś uruchamia znowu doświadczanie, czy percepcję zmysłową. Jakby jest podobną poetyką, która jednak właśnie pobudza, znowu wprowadza w życie, tak, jeśli się to umiejętnie zastosuje i też ostatecznie właśnie prowadzi do jakiegoś takiego ruchu sensotwórczego, uruchomienia znowu procesu powolnego rozumienia, czyli jakby tutaj jest jakby takie to przejście, że tak powiem, które wydaje mi się zwłaszcza teraz ciekawe, no bo jak się pisze, no to się trochę o takich rzeczach nie myśli. To naprawdę, przynajmniej ja potrzebuję często dużo czasu, żeby zrozumieć, co zrobiłam w jakimś tekście i o co mi tak naprawdę chodziło. I ta praca jest takim długim procesem, który sobie trwa. I jednak w samym pisaniu, w samym procesie, jakby w trakcie, to się działa, przynajmniej ja działam bardzo intuicyjnie i nie jest to tak do końca zamierzone wszystko, raczej właśnie. Zmierzasz do rozmowy o swoim doktoracie, jak rozumiem, nie, tak? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, nie. Jakby to po prostu mnie interesuje w procesie pisania. To takie poznanie, które przychodzi później, w fakcie już, po napisaniu i które sobie trwa prawdopodobnie całe życie. Nie tylko w przypadku własnych tekstów, ale dla mnie w ogóle w przypadku literackich tekstów, to znaczy czy obecności w ogóle różnych dzieł sztuki i zdarzeń takich mocnych w życiu, jak one się zmieniają w ramach doświadczenia i w ramach, jak one się otwierają na różne rozumienia w różnych momentach życia. To jest jakoś bardzo ciekawe. Słyszałem twoje wątpliwości. Odbijane echem docierały do mnie z daleka. Ja, rozerwany na dwie skrajności, dwa przeciwieństwa, dwa mechanizmy wyparcia. Odbijane echem docierały do mnie, gdzie dokładnie za każdym razem przez dokładnie jedno z dwóch mnie były odrzucane. Widziałem twój wzrok w oddali, tak smutny i zmęczony jak dwoje moich oczu, w których dokładnie za każdym razem dokładnie jedno z dwóch udawało ślepe i wymazywało obraz ciebie. Czułem ledwo twój smak, ta sama gorycz w gardle i słony pot, jak truchło nieprzełkniętych i niewypowiedzianych słów, których nie ma sensu już odkrywać, a czuć je w składanych pocałunkach. Ciężko im się przebić przez zaciśnięte zęby z tak daleka, zadomowić na wypalonych kubkach smakowych, dokładnie tak samo, jakby były wypluwane. Czułem twój zapach, jakby parowały emocje, magazynowane pod skórą miesiącami, mieszane z perfumami tracą wyraz, ale przecież nie były niezauważalne. Czułem twój dotyk jak pióro i jak kowadło, dla każdego ze mnie inny ciężar, dokładnie za każdym razem zdmuchiwane lub zrzucane. Teraz już kompletny, w końcu poskładany w całość, nie widzę, nie słyszę i nie czuję, to zbyt duży dystans. Wiem, że dokładnie za każdym razem, dokładnie każdy z bodźców nie odbiłby się o żadne z przeciwieństw. Nie ma ich. Tak jak ciebie. Dziękuję.
Widok tymczasem wyraźny jak baśń. W oknie przechodnie przechodzą lub stoją. Więcej nie widzę niż sam ostry kształt. Barwy i kontury proszą się o dotyk, byle rzecz akuje, patrzy prosto w twarz. Nasi naukowcy już zbadali źródło. Świetlówka sama odnawia energię, więc ludzkość nieśmiało wspomina o dniu, gdy Ziemia będzie kręcić się na baterie. Warto zaoszczędzić na gazie i świetle, bo ceny wody znowu poszły w górę. I piasek w klepsydrze wygląda jak góra. Nigdzie nie idę, zbiłam sobie kostkę. Wracam na plażę i z uchem przy ziemi cierpliwie słucham, jak dziś leży piach. Jest chrobot puszki i szelest torebki. Wiatr owiewa lekko tamten kosz na śmieci. Szyszka spada nagle już po twojej stronie, a głośniej, choć z dala, ktoś tam tłucze szkło. Sama też próbuję, gdy wracam do domu. Z każdą wizytą biorę większy dystans. Rzut z niczem do śmieci, coraz częściej cel. Łóżko dla ciebie miękkie i wygodne, to ta wielka tratwa w gościnnym pokoju. Leżysz jak gdyby po pracy za życia, przed telewizorem non-stop wiadomości. A wy jaki kanał wybralibyście sparaliżowani od stóp po język? Na szczęście na koniec dwa mroźne miesiące, ciągle się śpi, tylko czasem dusi. Raz jeden lekarz już długo po wszystkim przyznał, że to zły i męczący sen. To, co nadchodzi, tylko się odsłania. Jutro już dzisiaj jest ma zbyt widoczne. Smog dopiero w nocy wpływa na przejrzystość, więc wyraźnie widzę w samym środku dnia. Krótsze życie rzeczy, dłuższe życie ciał. Najzwyczajniej w świecie nie wystarcza ziemi. Skóra jak kwiat z wosku była kiedyś święta. Dzisiaj ciało kwitnie od nadmiaru chemii. Śmierć przeżyje kamień, zwłaszcza ta foliówka, co jak ptaszek frunie na gałęzie drzew. Stoję prosto w oknie, widzę zbyt wyraźnie, że po drzewach nawet nie da się już przejść. A gdzie mnie ta kobieta, skoro ci seks nie potrafi?